kiedy mówię wszystko, co kocham, kojarzy mi się to z jakąś taką energią młodzieńczą, czy pewną niewinnością w przypadku tego filmu. Jesteśmy o pewien etap w życiu młodego człowieka dalej, gdzie się traci tą niewinność, gdzie się idzie na pewien kompromis, gdzie trzeba wejść w tą dorosłość i o tym, wydaje mi się, w takim bardzo metaforycznym skrócie jest ten film. Jak to się dzieje? Nic. Przecież widzę. Kluczowym motywem w ogóle dla Michała, czy też dla filmu, jest woda. Ten bezkres jest jakimś miejscem ucieczki Michała i jakiegoś rodzaju takim marzeniem. Stało. W filmie Nieulotne miałem przyjemność pracować z Magdaleną Berus, młodą aktorką, którą Jacek wybrał na podstawie materiałów z filmu Baby Blues. Nie wiem, jak Jacek to robi, że ma taką dobrą intuicję. Wszystko dobrze? No raczej nie. Z Jasią Kulik spotkaliśmy się już kiedyś na planie filmowym. Jest jedną, wydaje mi się, z najwrażliwszych osób, które znam. Jest bezapelacyjnie wspaniałą osobą. Nie powiedziałaś mu? O nie. Dlaczego? Nie wiem. Ty jesteś pojebana jakaś. Cześć, nazywam się Kuba Gierszał. Zapraszam na film Jacka Borcucha Nieulotne.